Wydawnictwo Znak Literanowa przedstawia Marcos Bueno i Laja Lopez Taylor Swift. Podróż przez wszystkie ery. Tłumaczenie Joanna Ostrowska. Czyta Michał Klawiter. Dedykacje autorów. Marcos. Dla Swifties oraz wszystkich tych, którzy znajdują w muzyce azyl i dzięki historiom opowiadanym w piosenkach, Lepiej odnajdują się w rzeczywistości. Laja. Dla wszystkich Swifties, którzy śledzili moją twórczość, odkąd zaczęłam publikować na Tumblrze i obserwowali, jak się rozwijam. I dla Ines, najlepszego człowieka i największej fanki Taylor spośród znanych mi osób. Wstęp. Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie. Jednej z tych, na które w końcu decydujesz się pójść, bo w przeciwnym razie twoja najlepsza przyjaciółka zapukałaby do twoich drzwi i siłą cię na nią zaciągnęła. W sumie ma rację. Masz za sobą ciężki tydzień. Zasługujesz na trochę rozrywki, żeby na chwilę zapomnieć o otaczającym cię świecie. Niechętnie wskakujesz w najlepsze ciuchy i wkładasz wygodne buty. Kto wie? Może zachce ci się potańczyć. Kiedy docieracie na miejsce, dostrzegasz kilka znajomych twarzy, osób, które codziennie mijasz, które czasem spotykasz na mieście, z którymi przez parę minut jedziesz tym samym autobusem, wracając do domu. Jednak szybko zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę nie znasz tu właściwie nikogo. Czujesz się obco. Żeby złagodzić to nieprzyjemne wrażenie, które wślizguje się do Twojej głowy niczym wąż, nie odstępujesz na krok swojej najlepszej przyjaciółki i starasz się nie wchodzić nikomu w drogę. Przyjaciółka przedstawia cię grupce swoich znajomych. Owszem, są sympatyczni, ale przełamywanie lodów nigdy nie było twoją mocną stroną. Starasz się jakoś dopasować do sytuacji. Zostajesz, żeby się z nimi napić, kiwasz głową, słuchając rozmów. I od czasu do czasu zdobywasz się na wymuszony uśmiech, żeby nie wzięli cię za kogoś nudnego. Nad waszymi głowami dyskotekowa kula obraca się powoli, oświetlając parkiet. Wszyscy mają na sobie pastelowe stroje. Przed świtem będzie tu mnóstwo złamanych serc. I wtedy dzieje się coś, co wszystko zmienia. DJ puszcza kolejny kawałek. Natychmiast rozpoznajesz melodię. Charakterystyczne dźwięki gitary towarzyszą ci od lat, podobnie jak głos dziewczyny zapewniającej, że nigdy, nigdy, przenigdy nie wróci do swojego byłego, tak jak ty. Przenigdy. Na twojej twarzy nagle maluje się entuzjazm. Dostrzega to osoba, która znajduje się najbliżej ciebie i którą z całą pewnością ci przedstawiono, ale ze zdenerwowania nie pamiętasz jej imienia. Lubisz Taylor Swift? Pyta. Te słowa zmieniają wszystko. I coś ci mówi, że na nich się nie skończy, bo chcesz lepiej poznać tę osobę, która jeszcze przed chwilą była ci zupełnie obca, bo widzisz, że między wami zaiskrzyło i że tej pierwszej nocy nie odstąpisz jej już na krok, bo twoje skrępowanie zaczyna się ulatniać, bo czujesz, że nadajecie na tych samych falach jak wtedy w parku, z tamtym chłopcem przebranym za pirata, który pewnego sierpniowego popołudnia wyciągnął do ciebie rękę, obiecując, że zostaniecie najlepszymi przyjaciółmi. Kiedy Taylor Swift pojawiła się na scenie muzycznej, nikt nie podejrzewał, że ta pochodząca z Pensylwanii dziewczyna z gitarą, ubrana w białą sukienkę, z długimi kręconymi włosami, przypominającymi komunijną fryzurę, Któregoś dnia stanie się, co tu dużo mówić, jedną z najważniejszych postaci swoich czasów. Po osiemnastu latach w biznesie ma na koncie dziesięć albumów studyjnych, setki nagród i wyróżnień i najbardziej dochodową trasę koncertową wszechczasów. Nie sposób zaprzeczyć, że Taylor Swift zmieniła nie tylko branżę muzyczną, ale i życie milionów ludzi. Ludzi, którzy są jej oddani niczym wyznawcy jakiejś religii i nazywają samych siebie swifties. W żadnej dziedzinie kultury nie ma tak silnej konkurencji jak w branży muzycznej. Setki artystów z całego świata, którzy się przez nią przewinęli, pozostawiły po sobie bogatą spuściznę: Bitelsi, Freddie Mercury, Whitney Houston, Madonna. Przełom XX i XXI wieku przeniósł nam takie ikony popu jak Britney Spears, Kylie Minogue, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry czy Dua Lipa. Każdy fan tego gatunku muzycznego wie, że kariera tych artystów, a zwłaszcza artystek przebiega bardzo podobnie. Zaczynają z rozmachem, nabierają rozpędu. W miarę jak ich utwory pną się na szczyty list przebojów, zdobywają rozgłos w mediach, niektóre wokalistki stają się bohaterkami skandali z okładek magazynów plotkarskich, aż w pewnym momencie fani zaczynają mówić o ich czasach świetności, zakładając, moim zdaniem niesprawiedliwie, że gwiazdy te już nie przebiją swojego sukcesu. Taka spektakularna kariera może zakończyć się w dwojaki sposób. Albo artystka utrzyma przez jakiś czas popularność, albo i to jest bardziej prawdopodobny scenariusz straci fanów, choć swego czasu miała ich miliony. Wystarczy jeden fałszywy krok taki jak kompromitujące zdjęcie, które wyciekło do prasy, niespełniająca oczekiwań płyta niezbyt udany występ na żywo. Każdy pretekst, każdy moment jest dobry, żeby odrzucić kogoś w kąt, jak zepsutą zabawkę. Jest jednak artystka, której udało się uniknąć tej klątwy. I właśnie dlatego masz tę książkę. Fenomen Taylor Swift. Odtąd pozwolę sobie pisać o niej po prostu Taylor. Stanowi wyjątek, ponieważ jej kariera to nie tylko sukcesy kolejnych albumów, miliony sprzedanych płyt i wypełnione pobrzegi stadiony na całym świecie. Filarem popularności Taylor jest szczególna więź ze Swifties, która wyróżnia ich spośród innych fandomów i wzmacnia ich lojalność niezłomną i trudną do zrozumienia. Każdy ruch Taylor jest brany pod lupę. A mimo to może liczyć na bezwarunkowe oddanie swoich fanów, które zamiast z czasem słabnąć, stale przybiera na sile. Chciałbym, żebyśmy razem spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje. W którym momencie blondynka z Pensylwanii, zaczynająca od pisania piosenek country w dalekiej Ameryce, stała się częścią codzienności fanów na wszystkich kontynentach. Dlaczego utożsamiamy się z jej muzyką, jej sukcesem, jej życiem prywatnym? O czym opowiada nam w każdej ze swoich er? Jakie magiczne momenty ją z nami łączą? Jak to możliwe, że jakaś wokalistka aż tyle dla nas znaczy? Dlaczego nasze życie byłoby zupełnie inne, gdyby nie ta artystka i jej twórczość? Od razu zaznaczę, że to nie jest biografia Taylor. Wszyscy od dawna marzymy, że któregoś dnia ona sama ją napisze, ale przegląd jej kariery z punktu widzenia Swifty. Przeanalizuję poszczególne Ery Taylor pod kątem relacji, jaka w każdej z nich połączyła ją z fanami. Chociaż będę opowiadał o jej albumach chronologicznie, na szczęście albo na nieszczęście, jestem osobą dość chaotyczną, dlatego z góry uprzedzam, że czeka na Was sporo Easter Eggów. I odniesień do innych R. Er. Spróbujcie je sami odnaleźć i zaznaczyć waszym ulubionym zakreślaczem. Czasem wymknie mi się też jakiś szczegół, który omówię szerzej w dalszej części książki. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten bałagan, a przede wszystkim, że będzie to dla Was udana podróż. Aha, jeżeli ta książka jest prezentem od jakiejś nawiedzonej Swifty. Liczę na to, że pomoże ci ona zrozumieć, skąd wzięła się obsesja bliskiej ci osoby na punkcie Taylor, dlaczego ciągle podśpiewuje jej piosenki i tak bardzo chciałaby pójść z tobą na jej koncert. Mam nadzieję, że po zakończeniu lektury zechcesz dalej zagłębiać się w ten fantastyczny i chaotyczny świat. No to zaczynamy, OK? Rozdział pierwszy. Taylor Swift If I had to take a guess and say the one thing that probably everybody in the stadium has in common I think I would say that one thing would be that we all like the feeling of finding something real Gdybym miała zgadnąć co łączy wszystkich ludzi zebranych na tym stadionie chyba powiedziałabym że wszyscy lubimy mieć poczucie że odnaleźliśmy coś prawdziwego Taylor Swift przed wykonaniem Delicate podczas trasy Reputation Stadium Tour. Bardzo trudno przywyknąć do poczucia samotności. Kiedy jesteś dzieckiem, spędzasz większość czasu w otoczeniu innych osób rodziny, szkolnych kolegów i przyjaciół z podwórka, z którymi łączą cię niezatarte wspomnienia. To kręgi, które w pewnym sensie cię chronią. Ale wcześniej czy później bańka, którą uważasz za niezniszczalną, pęka i musisz się nauczyć radzić sobie sam. Chociaż u każdego proces ten przebiega inaczej, miło jest myśleć, że kiedy masz pod górkę, z ratunkiem przyjdzie ci sztuka. Filmy, które znasz już na pamięć, książki, w których podkreślasz ważne dla ciebie fragmenty i piosenki, których w kółko słuchasz, bo w pełni oddają twój obecny stan ducha. Niektóre cytaty trafiają na twoją skórę w postaci tatuażu. Artyści puszczają te przesłania w świat, niczym listy w butelce, z nadzieją, że dopisze im szczęście i fale poniosą je do kogoś, kto zechce wysłuchać, co mają do powiedzenia. Jestem pewien, że kiedy młodziutka Taylor jeździła do Nashville, Szukając wytwórni, która wydałaby jej pierwszą płytę, też nie wiedziała, co przyniesie jej los, tak samo jak ja i ty. Każdy z nas leżał kiedyś na łóżku, nurzając się w swoim pierwszym kryzysie egzystencjalnym. Zastanawiał się nad tym, co zrobi ze swoim życiem, i jaki jest jego cel i nad innymi sprawami. Niektórzy z nas musieli cierpliwie zaczekać na odpowiedź. Jestem wdzięczny Losowi za moment, w którym Taylor zrozumiała, że przyszła na świat po to, by opowiadać historię. W 2006 roku po podpisaniu kontraktu z niewielką wytwórnią muzyczną Big Machine Records i rozpoczęciu współpracy z kompozytorką Liz Rose, która, zamiast zlekceważyć ją z powodu młodego wieku, dodała jej skrzydeł do tworzenia własnej muzyki. Wydała album Taylor Swift nazywany przez fanów Debut. Choć płyta równie dobrze mogłaby być zatytułowana Gitara i Marzenie. Nie trudno jednak zrozumieć, że Taylor wolała przedstawić się amerykańskiej publiczności imieniem i nazwiskiem. Jak coś takiego mogło się przytrafić dziewczynie, która na pierwszy rzut oka nie wyróżniała się niczym spośród rówieśniczek? Jej debiutancka płyta jest tak naprawdę zbiorem piosenek, w których nastolatka otwiera przed nami swój pamiętnik przy akompaniamencie łatwo wpadających w ucho dźwięków skrzypiec i pianina. Melodii stylizowanych na country, czerpiących z dokonań artystów i artystek, których Taylor od początku kariery wymienia jako swoje źródła inspiracji. Nic więc dziwnego, że jej pierwszym singlem był Tim McGraw. Taylor opowiedziała w nim o swoim wakacyjnym romansie sprzed trzech lat. Miała nadzieję, że tamten chłopak będzie myślał o niej za każdym razem, kiedy usłyszy piosenkę legendy country Tima McGrawa. Jeżeli nie znasz tego kawałka, bo czekasz, aż wyjdzie Taylor's Version debiutanckiej płyty, w momencie, kiedy piszę tę książkę, jeszcze nie doszło do tego historycznego wydarzenia. Zdradzę ci... Że stanowi on kwintesencję całej twórczości Taylor. Jest jednym z kluczy do jej sukcesu, który dla wielu osób pozostaje tajemnicą. Dzięki niemu, w ciągu pierwszego tygodnia, jej album sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w ponad 40 tysiącach egzemplarzy. Rok później ta skromna liczba urosła do ponad miliona płyt sprzedanych w ojczyźnie artystki. Żeby zrozumieć źródła fenomenu Taylor, trzeba pamiętać, że od początku uważała się za tekściarkę. Czasami, żeby przekonać się do jakiejś piosenki, trzeba obejrzeć teledysk. Wysokobudżetowe klipy, kuszące atrakcyjną estetyką albo wciągającą choreografią, które uwypuklają urodę czy charyzmę artysty, mają nakłonić nas do zmiany zdania sprzedać nam kawałek, na który być może nie zwrócilibyśmy uwagi, gdybyśmy usłyszeli go w radiu. Obecnie teledyski przeniosły się na TikToka, gdzie wytwórnie muzyczne publikują kolejne nowości, z nadzieją, że staną się wiralem. Ale jeżeli w 2006 roku trafiłaś, trafiłeś w MTV na wideoklip do Tim McGraw, Widziałaś, widziałeś tylko dziewczynę leżącą nad jeziorem z radyjkiem w ręku i spacerującą z chłopakiem po łące. Chcę przez to powiedzieć, że teledysk niewiele wnosił: trzy minuty planerowych scen z udziałem niejakiej Taylor. Uwagę zwracała natomiast muzyka i historia oparta na doświadczeniu zwyczajnej nastolatki. Podobnie miała się rzecz z singlami Our Song. Picture to Burn czy Teardrops on My Guitar. Teledyski do tych piosenek także niczym się nie wyróżniały, nie były starannie wyreżyserowane, nie miały spójnej fabuły. Otwieram nawias. Teardrops on My Guitar to genialny kawałek. Zamykam nawias. Dlatego chciałbym podkreślić, że Taylor zaczynała jako tekściarka, a nie jako gwiazda muzyki pop. Zresztą niewykluczone, że do pewnego momentu, wspomnę o nim w dalszej części książki, wcale nie zamierzała nią zostać. Wolała pójść w ślady Faith Hill czy Dolly Parton, piosenkarek country, gatunku jednorodnego pod względem muzycznym, który kładzie nacisk na storytelling, często nawiązując do wartości religijnych. Tak też była postrzegana Taylor na początku kariery. Jako grzeczna dziewczynka śpiewająca piosenki dla grzecznych dziewczynek. I to jest właśnie owa prawdziwość, o której mówi Taylor w cytacie rozpoczynającym ten rozdział. Ma świadomość, że dla jej publiczności ważne są nie tyle ozdobniki, ile serce, które wkłada w swoje teksty, ich autentyczność. Fani utożsamiają się z nimi, wydaje im się, że śpiewa o nich. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.